Witam, chłopcy. Będę waszym nowym nauczycielem WF-u. Nazywam się Waldemar Trzaskowski. A wy? A my nie. A to jest Pele. Pele to naprawdę równy kolej. Zawsze można na nim polegać. Pele, pomóż! Nie mogę, jestem bardzo zajęty! No, może prawie zawsze. No, ale on już po prostu taki jest. Jego dzieciństwo było naprawdę ciężkie. Gdzie ten ojciec tak długo? Synaczku, widziałeś tatusia? Widziałem, jest na podwórku. To jakiś koszmar. To mongolskie dziecko. Nie mongolskie, tylko Jedi. Syneczku, tylko uważaj na przejściu przy szkole. Grozisz mi? Jak już mówiłem, dzieciństwo Pelego było naprawdę ciężkie dla jego rodziny. Dla sąsiadów zresztą też. Witam, sąsiedzi. Co u pana? Co się stało z pańską twarzą? Ja nic takiego. Sąsiedzi, coś nie tak? Syn sąsiadów dostał wiatrówkę na urodziny. Czemu tak konspiracyjnie coś się dzieje? Niedługo dzień dziecka. Aż boję się pomyśleć, co może tym razem dostać. Obawy sąsiada nie były bezpodstawne. Chyba nie obudziłeś się. Tutaj opowiedz, co zrobiła jak z kanabalu. Błagam cię, bo to jest... Opowiedz o tym. Opowiedz, jak nie, to może kiedy... Choinka się pali. Syneczku, nie mówi się choinka się pali, tylko choinka się świeci. Świeci? Mamusiu, ale to wszystko się świeci. Firanki, meble i książki się świecą. Od tamtej pory zostałem chemikiem. Cofnij troszkę, zwolnij, tak? I tu w prawo. Lodówka powinna być na wprost babci. Pa. Babcia Pelego jest chora na Alzheimera. Pele naprawdę dba o nią. Taki wózek babci kupię. Skórzany fotel, ABS, poduchy powietrzne. Sterowany joystickiem, hydrauliczne zawieszenie. Tak, taka deseczka do jedzenia. Sam jesteś deseczka do jedzenia. Zobaczysz, wszystkim oczy zbieleją. Grozisz mi? Ej, co? I co? Co, chcesz być fajny, tak? Mam czarny pas poniżania. Ty głupi jesteś, przecież to jej praca jest. Już na studiach interesowałam się turystyką i rekreacją i zawsze chciałam pracować w tej branży. Bardzo się cieszę, że mi się udało. Lubię poznawać nowych ludzi. Lubię kontakt z naturą. Zapewniam pana, że to jest dokładnie to, czego pan szuka. Sprzęt jest najwyższej jakości, zresztą zademonstruję panu. Ten zegar stary od 100 lat
Prawda, że pięknie gra? I jeszcze małe co nieco na temat bajecznego skądinąd systemu stereo surround. Kurwa zywa! Szybko, szybko! Mówaj, ale! Ładnie psota! Bardzo wyrozumiała. Zawsze byłeś nieudacznikiem. Ty pasożycie, próżniaku jeden. Przez ciebie nie mam swojego pokoju. Wojna by ci się przydała. Przynieś aparat! Jaki aparat? Fotograficzny! Wszyscy zamierzają ingerować w ruch drogowy. Niedługo pewnie będziemy mogli jeździć wyłącznie na biegu wstecznym. I to tylko w garażu. Lubisz to, suko! Co jest? Tamten w kapturze coś o mnie gada. A skąd wiesz o tobie? Bo wiem. Przecież nie znasz migowego. I tak pokazywał. Skończ te swoje paranoje, dobra? A ja w miesiąc muszę się nauczyć angielskiego. Proszę jeszcze tylko tam zawrócić. Dziękuję. I to wystarczy. Pierwszy egzamin Pele zdał. Lubisz to, suko! Znaczy, prawie zdał. Osobiście dopilnuję, żeby pan nigdy nie dostał prawa jazdy. Żebyś tylko nie miał z ormowcem. Z ormowcem? No. To taka kanalia. Ja już u niego nie zdałam dwa razy, wiesz? A ostatnio jak zdawałam, to ledwo wsiadam do samochodu, on do mnie mówi... Dziękuję, nie zdała pani. No to ja mówię do niego. Moment, no a jak to ja nie zdałam, skoro ja jeszcze nawet nie ruszyłam? Jak chciała pani zdawać, skoro usiadła pani na tylnym siedzeniu? Mówi ci po prostu jakiś idiota.